Handlarze Zdzierzkowskiej i Grzybowskiej protestowali w magistracie. Spór o nagrodę literacką imienia Witolda Gombrowicza. Pokażemy także nowoczesną maszynę kupioną ostatnio przez Radko. Monika Stanikowska, witam i zapraszam na piątkowe wydanie dziennika. Kupcy, którzy handlują na działkach przy ulicy Dzierzkowskiej, Czachowskiego i Grzybowskiej, chcieli w piątek spotkać się z prezydentem Radomia. Chodzi o nowe stawki opłat targowych, które ich zdaniem są zbyt wysokie. Do spotkania jednak nie doszło. Czujemy się oszukani, powiedzieli handlarze, gdy dowiedzieli się, że Radosław Witkowski do nich nie wyjdzie. Handlarze chcieli spotkać się z prezydentem Radosławem Witkowskim, aby poprosić go o czasowe zawieszenie nowych stawek opłat za handel w miejscach, które nie należą do miejskich targowisk. Przyszliśmy poprosić o memorand, o prezydenta, żeby zrobił memorand w tej sprawie, ponieważ my odwołujemy się do różnych instytucji, na przykład do pana wojewody Sipiery, do Rio, nie dostaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi, a już uchwała weszła w życie. Zaskarżyliśmy to do różnych instytucji, chcemy od Rzecznika Praw Obywatelskich i mieć wszystko na piśmie, że państwo, jako państwo radni, nie łamią prawa, gdzie tu mamy przesłanki, że jest prawo złamane i konstytucyjne, i nasz obywateli. Kupcy przekonują, że w środę umówili się na spotkanie z prezydentem, do którego miało dojść w piątek. Jednak Radosław Witkowski do protestujących nie wyszedł, a kupcy nie kryli rozczarowania. Czujemy się bardzo oszukani, tak jak cały czas kłamią. Wszystko to, co mówią, to są kłamstwa. Pracownicy magistratu nie potwierdzają informacji, że w piątek władze miasta miały się spotkać z kupcami. Ci państwo przyszli w środę do Urzędu Miejskiego. Chcieli spotkać się z wiceprezydentem Konradem Frysztakiem. Pan wiceprezydent jest obecnie w delegacji. Otrzymali ci państwo informację, że rzeczywiście w piątek pan prezydent Witkowski będzie w urzędzie, jednak nie powiedzieli, o której godzinie zamierzają przyjść. Padały tylko hasła, że po prostu przyjdą. Kalendarz pana prezydenta jest ustalany ze sporym wyprzedzeniem, więc trudno byłoby takie spotkanie z dnia na dzień wpisać. Jednocześnie Dagmar Agac poinformowała, że do spotkania z kupcami dojdzie w poniedziałek. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele miejskich targowisk. Zostali zaproszeni również przedstawiciele tych targowisk przy ulicy Czachowskiego, Nowogrodzkiej i Grzybowskiej. Będą również władze miasta, będzie wiceprezydent Konrad Frysztak. Poniedziałkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 12 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej wyrazili zgodę na to, aby 100 tysięcy złotych z budżetu Radomia przeznaczyć na organizację konkursu w ramach Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Jednak dyskusja na ten temat wzbudziła wiele emocji. Niektórzy radni uznali, że suma zarezerwowana na tę nagrodę jest zbyt wysoka. Przedstawiciele magistratu tłumaczyli natomiast, że konkurs jest szansą na promocję Radomia. Suma zarezerwowana przez radnych zostanie przeznaczona na samą nagrodę dla autora najlepszej książki oraz na m.in. wynagrodzenie dla kapituły konkursu. Sama nagroda literacka wyniesie 40 tysięcy złotych. Zdaniem Jakuba Kowalskiego, radnego Prawa i Sprawiedliwości, sumy, jakie miasto chce przeznaczyć na organizację konkursu imienia Witolda Gombrowicza, są zbyt wysokie i niesprawiedliwe wobec organizacji, które również nagradzają artystów. I te środowiska zgłaszają pretensje, bo mówią, że te nagrody, które dotyczą ich działalności, są śmiesznie niskie. Nagle tworzymy jedną nagrodę bardzo wysoką w porównaniu do innych nagród i tworzymy jakiś super konkurs, super nagrodę, super kapitułę. Nie chciałbym, żeby tak było, chciałbym, że jeżeli tworzymy jedną dużą nagrodę, zwiększmy, nie mówię już do takiej kwoty, ale zwiększmy pozostałe nagrody, które często to są nagrody w wysokości 2000 zł i są po prostu niesprawiedliwie małe. Zupełnie inne zdanie na ten temat mają przedstawiciele magistratu, którzy uważają, że nagroda imienia Witolda Gombrowicza będzie doskonałą promocją Radomia. Chcemy promować Radom jako miejsce wielkich emocji i miejsce, w którym kulturalnie dzieje się dużo. Nagroda Witolda Gombrowicza, nagroda na niespotykaną do tej pory skalę, jeśli chodzi o Radom, jest szansą właśnie na to, żeby wypromować Radom jako miasto kultury. Bardzo nam na tym zależy, a kwota przeznaczona na tą nagrodę w porównaniu z kwotami przeznaczanymi na nagrody, największe nagrody literackie w Polsce, nie jest porażająca. Na konkurs wpłynęło prawie 60 książek. W czerwcu kapituła ogłosi nominacje do nagrody. Wybór laureata i wręczenie Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza odbędzie się we wrześniu.
Waży prawie 50 ton, ma moc 600 koni mechanicznych i kosztował ponad 2 miliony złotych. Mowa o kompaktorze, czyli urządzeniu do ubijania odpadów, który zakupiła spółka Radcom. Dzięki tej maszynie radomskie składowisko odpadów będzie mogło funkcjonować dłużej. Ta maszyna przypominająca buldożer to kompaktor. Maszyna od kilku tygodni wykorzystywana jest przez firmę Radcom. Cała maszyna waży prawie 50 ton, przy czym jedno koło to ciężar ponad 4 ton. Kompaktor napędzany jest silnikiem o mocy 600 koni mechanicznych. Jest to urządzenie, które jest nam niezbędne, jeśli chodzi o wykorzystanie jego pracy na składowisku, ponieważ abyśmy mogli jak najdłużej korzystać z tego składowiska, ono ma określoną pojemność. Żeby tę pojemność wykorzystać maksymalnie, zagęszczamy odpady, które tam się znajdują. Stanisław Szymańczyk, operator kompaktora, chwali maszynę za komfort pracy. No komfort jest, wie pan, jak w nowych, nowoczesnych, dzisiejszych maszynach, czyli klimatyzacja, nadmuchy, także nie dostaje się tu powietrze żadne jakieś tam z zewnątrz, tylko jest to wentylacja w środku, także no jest komfort super. Spółka Radcom kupiła maszynę za 2 350 000 zł. Pieniądze pochodzą z pożyczki, którą Radcom pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część tej pożyczki zostanie spółce umorzona. Start, dwie pętle po 5 km i upragniona meta. Tyle trzeba zrobić, aby zdobyć wyjątkowy medal. W najbliższą niedzielę rusza bieg kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia. Już 9 raz amatorzy biegania będą propagować sportowy tryb życia. Organizatorzy liczą na rekord frekwencji, a biegacze na rekordy na trasie. Te wyjątkowe medale czekają na wszystkich, którzy w niedzielę przekroczą linię mety w biegu kazików. Już 9 raz miłośnicy biegania będą mieli okazję przebiec 10 km ulicami Radomia. Start spod Urzędu Miejskiego na wprost Parku Kościuszki. Biegniemy w dół Żeromskiego, skręcamy w lewo w stronę Wałowej. Potem wbiegamy przez ulicę Małą na Rynek Wolności. Malczewskiego, Kieles-Krauza, obiegamy domy towarowe i przedłużenie Struga, Kilińskiego, Niedziałkowskiego, ulica Słowackiego oraz wbiegamy na alejki Parku Kościuszki i alejkami zamykamy pętlę przy Urzędzie Miejskim. Biegacze będą mieli do pokonania dwie takie pętle. Organizatorzy, podobnie jak w latach poprzednich, liczą na rekord frekwencji w tegorocznym biegu kazików. Myślę, że będzie rekord. To bardzo dużo zależy od pogody. Mamy zapisanych 1180 parę osób na dzień, na tą chwilę. W tamtym roku było bardzo podobnie. Elektroniczne zapisy już się zakończyły, jednak wszyscy chętni, którzy chcą wziąć udział w biegu kazików, mają na to jeszcze szansę. No, zapraszamy do biura zawodów, które będzie umiejscowione w 6. Liceum Kochanowskiego, imienia Kochanowskiego, czyli Kilińskiego 25. Biuro rozpocznie pracę w sobotę od godziny 18 oraz już w dniu biegu, czyli od godziny 8.30 będzie biuro czynne w tym samym budynku. Niedzielne bieganie startuje o 11.00. Zainauguruje je bieg dzieci. O 12.00 na linii startu zameldują się uczestnicy biegu szkół ponadgimnazjalnych i charytatywnej trójki. Natomiast start biegu głównego rozpocznie się o godzinie 13.00. Mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie do obejrzenia wyjątkowego odcinka Słonecznej TV. W ramach szkolnego projektu poznajemy zawody związane z kształtowaniem wizerunku. Uczniowie publicznego gimnazjum nr 12 imienia Mikołaja Reja w Radomiu odwiedzili Galerię Słoneczną, aby poznać pracę stylistki. O tajnikach zawodu opowiadała im Daria Kwaczyńska. Daria, co sądzisz o takim spotkaniu jak to dzisiejsze z młodzieżą? Powiem Ci, że jak pani nauczycielka zadzwoniła do mnie z tym pytaniem, czy mogą, ja byłam w ogóle bardzo zaskoczona, ale bardzo pozytywnie. Myślę, że to jest świetne, bo ja nigdy nie miałam takiej możliwości poznania zawodu, takiego, którym się interesowałam, więc uważam, że inicjatywa jest po prostu fantastyczna. Szczególnie jeśli chodzi o zawód stylistki, bo tak naprawdę nie każdy chyba wie, co taka stylistka robi na co dzień, prawda? Myślę, że tak. Wielu osobom się to tylko kojarzy, że mamy wieszak pełen ubrań i stylistka robi to z tym i to jeszcze. Cały odcinek już teraz dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Programy. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze wydanie dziennika. Przed nami jeszcze spot, w którym zapowiemy weekendowe spotkania radomskich drużyn, a po nim prognoza pogody. Do zobaczenia!
Jastrzębiak Radom wznawia drugoligowe rozgrywki. Podopieczni Jacka Magnuszewskiego w sobotę o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Narutowicza 9 zmierzą się z Rakowem Częstochowa. Transmisja z tego spotkania na żywo tylko na www.zebra.tv. W piątek swój ligowy mecz rozegrają Cerrad Czarni Radom. Ich rywalem w radomskiej hali Mosir będzie BBTS Bielsko-Biała. Zespół Raula Lozano będzie faworytem tego spotkania i każdą stratę punktów trzeba będzie rozpatrywać w kategorii niespodzianki. Rosa Radom zmierzy się w sobotę na wyjeździe z AZS-em Koszalin. Ekipa prowadzona przez Wojciecha Kamińskiego w poniedziałkowy wieczór w świetnym stylu pokonała Asseco Gdynia 87-80, dlatego także w meczu z Koszalinem nie powinna mieć większych problemów z pokonaniem rywala. Swoje rozgrywki w najbliższy weekend miała wznowić trzecia liga. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi Mazowiecki Związek Piłki Nożnej postanowił przełożyć całą kolejkę na środę, 6 kwietnia. Broń Radom w pierwszej wiosennej serii gier miała zmierzyć się z Beniaminkiem Wartą Działoszyn. W związku z tym piłkarze Grzegorza Dziubka prawdopodobnie w sobotę zagrają kolejny mecz sparingowy. Bardzo ważne spotkanie w sobotni wieczór rozegrają piłkarze ręczni KS-u Uniwersytetu Radom. Ich rywalem będzie wicelider rozgrywek AZS AWF Biała Podlaska. Podopieczni Mariusza Greli otwarcie mówią o walce o awans, dlatego też to spotkanie może być kluczowe dla losów radomskiego zespołu w tym sezonie. W poprzedniej rundzie piłkarze z Białej Podlaski wywieźli z Radomia zwycięstwo. Zobaczymy, czy tym razem to piłkarze z Radomia będą cieszyć się po końcowym gwizdku sędziego. W sobotę w Radomiu pochmurno z przejaśnieniami na termometrach do 8 stopni. W niedzielę duże zachmurzenie, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 9 stopni. Początek tygodnia pogodny, możliwe tylko przejściowe zachmurzenie, a na termometrach 7 stopni.